I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Devil May Cry 4 specjalnej edycji. Z tej strony GSCT! Gramy sobie w DMC! Pisaliście mi w komentarzach, że naciskając B jestem w stanie wybić przeciwnika, ale w sumie nie wiem po co. Chyba jakbym ciągle miał tak na tym B uderzać przeciwników, to bym raczej nie zabił ich szybko, bo to jest jedno uderzenie. Ja wolę naciskać jedno combo i cały czas uderzać! Współczesny Zagrajmer! Koniec żartów o współczesnym Zagrajmerze. Jeżeli jesteś nowy na tej serii, jestem w ogóle ciekaw, czy jako pierwszy nagrywam tą gierkę. A jeżeli pierwszy ją nagrywam, to na pewno z zaznajomieniem. Jest bardzo mało Zagrajmerów polskich, którzy wiedzą, że ta gra jest o styliszu, który ja tu wykonuję. Już tak narcystycznie powiem, no sorry kurwa, jednak widzicie co odpierdam. Gram kurde na hardzie. I może i trochę dostaję w pierdolu, ale kurwa, jak za to z jakim efektem? To źle zabrzmiało. W sensie, że dobrze mi idzie, o. Bo jednak mam umiejętności z poprzednich części i z tej części i troszeczkę tu grałem. I to jest moment, w którym po raz pierwszy byśmy walczyli z Nello Angelo. A ja chcę, żebyście zrobili magiczną kulkę eksplozji i wybuchów. Nie pozwalam, odejdź stąd. O! Mendy! Jest! Magiczna kulka! Boże! Juhu! Jaka panika! Boże! Wyszło! Smoking Sixtal, 2000 stylish pointsów. Kiedy oni się tak zbierają na ten atak, możemy właśnie odbić tą kulkę albo uderzeniem miecza, co nie polecam, albo po prostu naładowanym takim nawet strzałem. Byleby tylko było to w przestrzeni. I odbija się ten pocisk 2000 stylisha na maksa, już wszystko naładowane, bo to jest tak zajebicie potężne. Ale jak nas to trafi, to zabiera 4 punkty życia. 4 kreski. Więc miejcie to na uwadze. Mniam. Ale kurde, jak mi się to udało, ale ten let's play fajny. Jeszcze, wiecie co, szczytem mojej zajebistości, jaką chcę tu osiągnąć, to jest przy walce z Sanctusem, przy walce z końcowym bossem. Tutaj, jeżeli tu będziecie, no nie w tym miejscu, to tutaj jest gwiazdka demoniczna, czyli taka, co wam zwiększa te niebieskie kółeczka zmiany w demona. A tu są sekrety, o. Element jest taki, że on ma taki swój atak ostateczny mieczem Spardy, się tak ładuje, takie "This is the power of the sword!" No nie, i takie. Wtedy mamy okazję wymierzyć idealnie, żeby zrobić Bustera, i wtedy mamy taki ultra atak, gdzie jak Dante zawsze mówił, jackpot, no nie, to jest takie określenie zajebiste, kiedy już jest ostateczne zabicie końcowego bossa. To Nero ma z kolei checkmate, ale też czasami mówi jackpot, jak jest zmieniony w demona, wiecie? I naprzód. Długo? Nie mam całego dnia. Ślicznie. Do S to musiałem zrobić. Dobra, kontynuujmy naszą magiczną przygodę poprzez te demoniczne tutaj miejsca. Tak jak w współczesnym Zagrajmerze. Czy znacie legendę o Spardzie? To jest taka śmieszna gierka, w której gram postacią z ręką. Hej, ma rękę. Łapka w górę, komentarz i subskrypcja poproszę, bo nie będzie odcinków. Takie wtedy mam tylko przemyślenie takie. Jak ja się cieszę, że jestem jaki jestem.
Ale kurde, że mi się udało idealnie odbić wtedy tego, tą kulę. Właśnie, wiecie, ten element by się jeszcze kilka razy... żal. Ten element by się jeszcze kilka razy przewinął, że będą ładować tą kulę energetyczną, ale że mi się już na samej pierwszej walce z nimi udało to zrobić. Kurwio! Kurwio! Czemu? Czemu takie rzeczy? To jest niefajne. No i to jest trochę kurewski pomieszczenie. O! Dobrze! Nastaw się, a podstaw się, a będzie mi ludko. Dobra. I jeszcze tego. I ślicznie. Odejdź mi stąd! Nie lubię cię! Dobrze. Łap te mieczyki. Dobrze. Lol, co tu się dzieje? Czemu mi się udaje? Ej! Się, kurde, jeden kurwiarz nastawił. Kurwiu! Dobra. Jeszcze jeden? Chodź tu. No! Kurwiu, kutasie. Dobra. I dropkick. Haha! Ślicznie. Pozwolę tego dropkicka. Na ulepszonej jest wersji, że on kilka razy German... w sensie na wersji zmiany demona jest kilka... tak, że kilka razy wykonuje German suplexa tak na przeciwniku. Fajnie by było, jakby po przejściu gierki mogło się mieć taki showcase tych wszystkich ruchów ulepszonych i nieulepszonych. Klucz Kronusa. Jak możecie się domyślać, podchodzimy do tego i spowalnia się czas. Fajny element. Jest nawet tak, że w pewnym momencie możemy to wykorzystać do walki, żeby nam sobie trochę ułatwić. Żeby sobie ułatwić troszeczkę rozgrywkę. No, walkę z jednymi przeciwnikami. Sekrecik. Haha. A, sorry, że minąłem tą kascenkę, ale po prostu byście zobaczyli, że ta winda zjechała, tyle w temacie. Czy tutaj będzie blitz? Chyba tak, tutaj jest blitz. Crazy! Ubóstwiam to. Naprawdę... Przepraszam, że nic nie mówiłem, ale... A ty co? Natychmiast przeproś. O! Dzień dobry! Perfekcyjnie. A ty czego? Będę był! Playtime is over! Zajebiste to jest. Ja tak lubię ten atak naprawdę, że... Na blitzu niestety bardzo ciężko... O tak! Będziecie w tym miejscu widzieć, że tam jest fragment niebieskiego orba. Ale ja wam spokojnie pokażę, jak się do niego dostać. Dobra. Frosty? Tak, frosty. Które pozwolę sobie noobsko rozwalić najpierw tym. I dosięgnij go! Dobra. Dobra, teraz drugiego.
Dobrze, uderzaj. Im więcej się go nim uderza o ściany, tym więcej obrażeń mu się zadaje. Ej, dobrze idzie. Nie! Kurwiliście mnie. To jest niewybaczalne. Jeps, 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 jeps. No, o Jezu. Przerwałem sobie tego. Moje ulepszenie do strzału. Ech. Bywa i tak. Element jest taki, jak się dostać do tego fragmentu niebieskiej sfery. Otóż tutaj teraz jest przejście i jeżeli po prostu skoczycie tam na dół, to się dostaniecie do tego fragmentu. No i po prostu trzeba wrócić z powrotem do góry. No nie, nic prostszego. Kurwio! Dobra. Blitz! A nie, najpierw te strajfy, dobra. Dziękuję. Mendo! To ja ci podziękowałem, a ty mi się odskakujesz tak podle? Słyszałeś kiedyś o czymś takim jak Andrzej Piaseczny? Nie chcesz poznać tej istoty. Ej, Smoking Six Style, mniam. O, jeszcze ten element, że... uderzy się... kiedy on się zbiera jeszcze do strzelania tymi nasionkami, to jest ten element, że... Oj... Blitz! To on strzela w miejscu, gdzie wycelował, nie strzela tam, gdzie akurat się będziesz poruszał, jak Frost. Kurwiu! Miałeś nie sięgnąć. Dobra. Perfekcyjnie. Perfekcyjnie. Wystarczająco dużo mu życia zabrałem, żeby go teraz normalnie wybić. To już by mnie złapało, to bym instant defa miał. Znaczy bym się zmienił w demona z powrotem, ale mimo wszystko strach. Ubóstwiam to. To jest zwycięstwo dosłownie. Mniam. Meh. Taki... Co ja od Jania Pawlam? Dobra, walka z bossem. I to jest cheap moment, że on na samym początku jest w stanie wywalić nam takie dwa durne ataki. Leżeć! Nie ma kurwa. My! Złap to! Room 366.
ale przez to, że się... Dobra. Ślicznie. Nie! Kurwiów nienawidzę. Nie! Najgorszy atak jego. Odejdź. Złap tego pieska swojego. I końcówka! Finish, jak się patrzy! Is that all you got? I think it's time to put you out of your misery. W sumie utrzymałby się na tym wisiorku, wytrzymałby pewien tam ciężar. Do tej pory nie wiemy, dlaczego oni się tak bardzo kochają między sobą. Miamsa! Kochają się bardzo między sobą. Nie jest to jakoś wytłumaczone, więc troszeczkę dla mnie to jest cheesy, jak podchodzi się do tego. No bo jest tu pokazana piękna miłość, ale też sami musimy uwierzyć w to, że... mieć powody, do których mamy uwierzyć w to, że ta miłość tak funkcjonuje. Do tego niedorzecznego stopnia, więc no jeżeli nie dajecie nam powodu, dla którego... mamy wierzyć, że ta miłość tak mocno funkcjonuje, to trochę uznaję, że to jest bieda. Dobra, tak czy siak, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, pa!